Premium etui do telefonu iPhone 11 Pro. Jest to etui wykonane ze skóry bydlęcej, która dodatkowo jest podszewkowana. W związku z czym nie jest to takie cieniutkie etui. Średnia jego tutaj grubość to jest około 4,5 mm, czyli to jest średnia. Może być i 4, i może być i 5 nawet w niektórych miejscach, bo to jest skóra naturalna. To nie jest produkt pochodzący z fabryki, tylko to jest skóra pochodząca ze zwierzęcia. W związku z czym ona bywa w jednych miejscach cieńsza, w innych miejscach grubsza. Jak to jest podszewkowane, już pokażę, o co chodzi. O, tu jest taka skóra, z której to brązowe etui zostało wykonane. Skóra, tu jest lico, tu mamy wewnętrzną część, tak zwaną mizdrę, i na to jest naklejana taka właśnie mięciutka, delikatna skóra welurowa, skóra podszewkowa. Po sklejeniu, tutaj jest przykład na granacie, już tak na takich pasach to kleimy, tu nawet wystaje część tej pierwotnej skóry naturalnej, a tutaj ta skóra podszewkowa, i tu za pomocą wykrojnika ten fragment został wycięty. Tutaj zapytacie się, po co jest ten otwór. No na przykład właśnie, żeby popchnąć telefon, żeby podłączyć do ładowania, bo jest, jak widać, gniazdo dostępne, jak jest głośnik na dole, żeby go było słychać. I nie mam atrapy tego telefonu iPhone 11, bo gdzieś tutaj nie mogę go znaleźć. Prawdopodobnie jest na drugiej hali w użyciu, pewnie modeluje któryś futerał. W każdym razie tu mam atrapę akurat iPhone'a, chyba, już nie pamiętam, 8 plus czy 7 plus, a nieważne. Szerokość prawdopodobna, tylko wysokość jest inna. Ale tu chcę Wam pokazać, że możemy to dla Was dowolnie zmieszać. Możemy to zrobić na przykład z jednej strony czarne, z jednej burgundowe i uszyć nicią czarną, burgundową albo czerwoną, bo też taka jest dostępna, albo czarne uszyte nicią czerwoną. Możemy to dowolnie mieszać, ale to, co jest najważniejsze, jest to etui klasy premium. Ono trzyma kształt. To jest coś, co masz w ręku. To widzicie, tak ta skóra, tak fajnie. Ach, to tak normalnie, to jest super. To jest coś, jak trzymasz w ręku, to wiesz, że coś porządnego i wszyscy ci dookoła zazdroszczą. Ale to, co jest istotne, ty to etui zamówisz i my go od razu nie wysyłamy, bo my je szyjemy specjalnie dla ciebie, specjalnie pod twój telefon. Możesz sobie zażyczyć, tak jak mówiłem, różne kompozycje skór, koloru nici, ale to, co jest najważniejsze, my to etui profilujemy, czyli po uszyciu ono jest od wewnątrz delikatnie zwilżane czystą wodą, wkładana jest atrapa telefonu, do którego ty to etui zamówiłeś, odstawiamy to do wyschnięcia, czyli na minimum 24 godziny. Jak wyschnie, to zostaje w kształcie, czyli już to wnętrze jest fajnie wyprofilowane zgodnie z wymiarami twojego telefonu, jak widzicie, tak? Ono nie jest płaskie, tak? Tylko o, jest już wyprofilowane. Dzięki czemu to zostało profilowane pod Galaxy S10 Plus, dzięki czemu jednym paluszkiem wkładam, jednym paluszkiem popycham, ale w środku siedzi pewnie. Ta skóra ma właściwości antypoślizgowe, zgodnie z czym tak się mocno ten telefon nie wyśliznie. Ale dzięki temu, że jest etui wyprofilowane, łatwo się go wkłada i wyjmuje. Także taki produkt klasy premium, musisz zrozumieć, że to nie jest produkt, który można zrobić na zapas. To jest produkt, który jest robiony ściśle, tak jak szyte buty dla ciebie pod wymiar. Tak? Idziesz do szewca, żeby ci uszył buty, szewc musi zdjąć wymiar i zaczyna szyć. I czekasz tam czasami tydzień. U nas nie, u nas to jest kwestia 2-3 dni roboczych, tak? Ale my to szyjemy specjalnie dla ciebie. Ręcznie szyjemy. Dostajesz produkt, który po prostu ma zapewnić ci doznanie przy obcowaniu z czymś super porządnym, fajnym, co koresponduje z wartością twojego telefonu, a nie jest jakimś przebrzydłym chińskim badziewiem, który kupiłeś, nie wiem, za 10-15 zł i udajesz Greka, a masz telefon. Nie kupuję. Kupujesz porządnego konia, to i kup do niego porządne siodło. Jest taka stara zasada.